Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania, Karol Tokarczyk. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Według ostatniego raportu Ariston rynek e-learningu do 2025 roku będzie rósł rocznie w tempie około 10%. Przychody sektora za 5 lat mają sięgać 345 milionów dolarów. W Europie w 2019 roku szkolnictwo wyższe było drugim co do wielkości sektorem zdalnego nauczania i stanowiło około 22%. W ciągu 5 lat sektor ten wzrośnie około 60%. Raport uwzględnia wpływ koronawirusa na sektor edukacji. Przynajmniej 1/4 uczniów musi dzielić się sprzętem elektronicznym z rodzicami i rodzeństwem. Chodzi o komputery i laptopy. Tak wynika z opublikowanej kilka dni temu analizy Centrum Cyfrowego. Inne wyzwania związane ze zdalną edukacją, na które wskazują eksperci, to brak odpowiedniego dostępu do internetu, problemy z limitem danych w dostępie mobilnym, a także brak kompetencji do uczenia się i nauczania. Szkoły w Polsce nie będą czynne co najmniej do 28 maja. To oznacza, że uczniowie i nauczyciele jeszcze przez co najmniej 3 tygodnie będą musieli korzystać z narzędzi i oprogramowania służącego zdalnej edukacji. MEN nie jest w stanie ocenić, czy w taki sam sposób rozpocznie się kolejny rok szkolny we wrześniu. Dlatego na wszelki wypadek planuje poszerzenie materiałów i funkcjonalności na stronie e-podręczniki.pl. Na ten cel Ministerstwo Edukacji zapowiedziało dodatkowe pieniądze. Edukacja, szczególnie w maju i czerwcu, jest jednym z najważniejszych tematów. W tym roku jeszcze ważniejszym, ponieważ odbywa się zdalnie. Dlatego to właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym programie Przyszłość jest dziś. Zapraszam. Decyzja o zamknięciu szkół zapadła 11 marca. Placówki edukacyjne przestały działać 5 dni później, 16 marca. Od tego czasu minęło ponad 6 tygodni i chyba zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i sami rodzice tęsknią za tym dźwiękiem. W ciągu kilku dni rodzice musieli zorganizować opiekę dla swoich pociech, a nauczyciele i dyrektorzy stanęli przed wyzwaniem zorganizowania zdalnej edukacji. Przez te kilka tygodni zdążyliśmy okrzepnąć w nowej rzeczywistości, więc pora zastanowić się, czy pozwoli ona zmienić, a konkretnie udoskonalić edukację naszych dzieci po epidemii. W dzisiejszej audycji pytamy o to nauczycielkę, przedstawicielkę organizacji pozarządowej i ekspertkę edukacyjną. Pomagają nam ocenić, czy i jak koronawirus i masowa zdalna edukacja zmienią nauczanie. Nasz powrót do szkoły zaczynamy od spotkania z nauczycielką 2019 roku, Zytą Czechowską z Bogdanowa w Wielkopolsce. Wspólnie z koleżanką Jolantą Majkowską prowadzi ona bloga specjalni.pl. Pani Zyta jest nauczycielką i pedagogzką w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Zanim rozpoczęła się epidemia koronawirusa, jak często prowadziła Pani lekcje czy zajęcia zdalne, albo jak też często wykorzystywała Pani te nowe technologie, szerzej nawet, czy nauczyciele korzystali z nowych technologii? Duża grupa akurat moich znajomych nauczycieli to są nauczyciele, entuzjaści nowych technologii i z pewnością ci nauczyciele bardzo często wykorzystywali nowe technologie, zresztą i w grupie, i na blogach dzieliliśmy się swoim doświadczeniem i tym, w jaki sposób te nowe narzędzia można wykorzystać na lekcji. Ja oczywiście też od kilku lat z Jolą Majkowską prowadzimy blog specjalni.pl, ale wykorzystanie nowych technologii to nie to samo, co nauczanie zdalne i nie to samo, co e-learning. Ja myślę, że nieliczni nauczyciele i też nieliczne szkoły w ten sposób do tej pory pracowały, bo czym innym jest
umiejętność wykorzystywania tych narzędzi, aplikacji, programów, generatorów i przygotowywanie sobie materiału na lekcje albo wykorzystanie tych narzędzi w celu uatrakcyjnienia zajęć, czy też w takim celu, aby zaktywizować uczniów na lekcji, a czym innym jest uczenie w sposób, który wymaga od nas i konkretnego sprzętu, to po pierwsze, a przecież jak wiemy, szkoły niestety nie wszystkie ten sprzęt posiadają, a raczej powiedziałabym, że nieliczne szkoły do tej pory profesjonalny sprzęt dla każdego nauczyciela i dla ucznia posiadały i pewnie nie posiadają nadal. No i też odpowiednie platformy i tutaj trzeba też wskazać na takie platformy, które moim zdaniem muszą być bezpieczne chociażby pod kątem RODO, pod kątem danych osobowych i pod kątem tego, żeby te dane nie wyciekały, żebyśmy nie byli świadkami sytuacji, w której niepożądani obcy wchodzą na zajęcia i robią tak zwane rajdy na nauczycielach. To wszystko pewnie jest składową tego, czy te zdalne lekcje w ogóle w rzeczywistości, w której żyjemy, mogły być realizowane. No a to, co się zadziało teraz, to był przymus. Tak musieliśmy zacząć pracować. Jak epidemia wpływa na waszą pracę? No tak, ja myślę, że wielu nauczycieli zostało postawionych przed faktem dokonanym. Powstało takie pospolite ruszenie wśród nauczycieli, wśród edukatorów i wszyscy bez wahania przystąpili do zmiany formy nauczania i trzeba było szybciutko przekierować te swoje umiejętności i też możliwości na ten system właśnie wirtualny. I myślę, że na początku wdarł się niestety ogromny chaos, dlatego że nie wszyscy nauczyciele przecież posiadają takie kompetencje, by móc w sposób wymagany pracować i by taki e-learning stosować, czy też pracować w formie edukacji zdalnej. I niestety nie wszyscy też mieli możliwości sprzętowe, jeśli chodzi o nauczycieli. A musimy też wspomnieć o tym, że przecież nie wszyscy uczniowie posiadają swój własny komputer w domu, nie wszyscy posiadają dostęp do internetu, nie wszystkie szkoły posiadają rozwiązania, bezpieczne rozwiązania chmurowe, nie wszyscy mieli założone platformy, na których moglibyśmy takie lekcje zdalne prowadzić. To wszystko przecież wymaga czasu i przede wszystkim uważności. No i niestety, tak jak powiedziałam na początku, wdarł się chaos ze względu na to, że szkoły, nauczyciele i uczniowie do takiej formy nauczania nie byli po prostu przygotowani, a nie da się tak jeden do jednego przenieść edukacji stacjonarnej do świata wirtualnego i właśnie w taki sposób pracować zdalnie. A jakie wyzwania wiążą się z tym korzystaniem z różnych nowoczesnych technologii? No tak, ja myślę właśnie, że to jest po pierwsze to, żeby zorganizować bezpieczne warunki prowadzenia takich zajęć i żeby rzeczywiście szkoły miały czas na to, żeby wdrożyć te bezpieczne chociażby platformy, na których będziemy mogli z uczniami te lekcje prowadzić. Po drugie, to jest zadbanie o to, aby i każdy nauczyciel, i każdy uczeń miał dostęp do sprzętu komputerowego i dostęp do internetu i mógł w jakikolwiek sposób z tych zdalnych lekcji korzystać. Ja myślę sobie, że wszystko wymaga czasu i uważności i też musimy pamiętać o tym, żeby nie zgubić w tym wszystkim istoty edukacji. I wbrew pozorom nie nauka i nie realizacja podstawy programowej jest teraz najważniejsza i nie trzeba skupiać się tak bardzo na ocenianiu dzieci, a raczej na docenianiu. No i myślę, że powinniśmy zadbać przede wszystkim o komfort psychiczny nas wszystkich, o komfort psychiczny nauczycieli, o komfort psychiczny rodziców i dzieci, ponieważ sytuacja, z którą się mierzymy, no nie daje im poczucia, myślę, takiego bezpieczeństwa i żyjemy w świecie, którego dotąd nie znaliśmy. I myślę, że jak poukładamy sobie tę sferę emocjonalną i zaczniemy od budowania relacji, od fundamentu, który powinniśmy zbudować, to już później jakoś krok po kroku będziemy potrafili sobie tę edukację zorganizować. A czy sektor edukacyjny sam może się czegoś nauczyć i wyciągnąć jakieś wnioski z tej epidemii koronawirusa? No właśnie, ja mam nadzieję, że ta cała sytuacja i wbrew chaosowi, który się wdał na samym początku naszych edukacyjnych zmagań i poczynań, będzie to szansa na zmianę podejścia do edukacji. Uważam, że okoliczności tak naprawdę powodują przełomy, a nawet czasem bardzo głębokie zmiany i mam nadzieję na takie zmiany w edukacji, na zmianę podejścia pod kątem właśnie
cyfryzacji i też wykorzystywania tych nowych technologii w nauczaniu. Mam nadzieję, że zarówno MEN, ale również i organy prowadzące, i dyrektorzy, ale również nauczyciele zrozumieją, że tak naprawdę pandemia okazała się testem dla nas wszystkich, nie tylko testem empatii, takiego człowieczeństwa czy zwykłej ludzkiej życzliwości, ale również stopnia przygotowania szkół do takich kryzysowych sytuacji i tego, jak szkoły tak naprawdę funkcjonują w tej nowoczesnej technologicznie rzeczywistości. Mam nadzieję, a jestem nawet przekonana, że wpłynie to również na taką realną ocenę stopnia wyposażenia placówek. I tak paradoksalnie mam nadzieję, że ta trudna rzeczywistość, w której wszyscy my i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie, z którą musimy się zmagać, przyniesie w dziedzinie edukacji wiele dobrego, że wpłynie na zmianę podejścia wielu i dyrektorów, i nauczycieli, rodziców. Mam nadzieję, że też organów prowadzących do cyfrowej szkoły i że jednak zadzieją się rzeczy, w których ktoś zadecyduje o tym, że nowoczesna szkoła jest przyszłością tak naprawdę. Jednak obawiam się takiej sytuacji, że poprzez to, że mylimy trochę nauczanie zdalne z przesyłaniem tak naprawdę ogromnej ilości zadań, linków i zadań domowych dla naszych uczniów, i to może troszeczkę nam się odbić, że tak powiem, czkawką, dlatego że po przyjściu z powrotem do szkoły nasi uczniowie mogą po prostu nie lubić już tak bardziej tych nowych technologii. I możemy też przez rodziców być niezrozumiani i to, co do tej pory robimy, może być po prostu krytycznie przez nich ocenione. Mam nadzieję, że nauczyciele podejdą do tego racjonalnie, refleksyjnie, i że jednak postawimy na kontakt, na relacje, na wplatanie elementów nauczania w takie właśnie aktywne i kreatywne działania naszych uczniów. I nie dopuśćmy do tego, aby i uczniowie, i rodzice stracili zaufanie do nas, do nowych technologii, do nowoczesnej szkoły. We współpracy z Panią powstała jedna ze ścieżek w programie Superkoderzy. To program Fundacji Orange. Jakie doświadczenie to swoje i swoich uczniów wykorzystała Pani w tworzeniu tej ścieżki? Fundacje, stowarzyszenia, organizacje, które do tej pory zajmowały się nowoczesnymi technologiami, bezpieczeństwem cyfrowym, stanęły na wysokości zadania i rzeczywiście wspierają na każdej linii nauczycieli, uczniów i rodziców. Jednym z nich jest właśnie Fundacja Orange, w której jestem jedną z autorek ścieżki, bo napisałyśmy tę ścieżkę Młodzi Patrioci dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ścieżka dotyczy rozwijania, czy też napisana była po to, żeby przy jej pomocy, przy pomocy scenariuszy, zadań, ćwiczeń, które były skonstruowane, wdrażać i ćwiczyć, doskonalić z uczniami ze specjalnymi potrzebami umiejętność logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, tworzenia kodów, myślenia problemowego, rozwiązywania tych problemów, współpracy w grupie. Te wszystkie kompetencje, o których przed chwilą wspomniałam, mają ogromny wpływ na rozwój dzieci, na to, w jaki sposób będą funkcjonowały w tej nowej, technologicznie też przecież, rzeczywistości i w świecie pełnym cyfrowych technologii, nowoczesnych rozwiązań. Poprzednią rozmową wywołaliśmy do tablicy Fundację Orange. Wsparcie organizacji pozarządowych pozwala nauczycielom i uczniom na łatwiejsze przystosowanie się do nowej sytuacji, ale organizacje i ich programy same muszą zmienić działanie podczas epidemii koronawirusa. Jak? O tym rozmawialiśmy z Łucją Kornaszewską-Antoniuk z Fundacji Orange. Zacznijmy od programu Superkoderzy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy z panią Zytą Czechowską. Na czym on polega? Superkoderzy to program skierowany do klas 4-8, do szkół podstawowych. Do tej pory z zajęć skorzystało już prawie 10 tysięcy dzieci z prawie 500 szkół z całej Polski. To przede wszystkim program, który ma na celu przybliżenie dzieciom podstaw programowania i robotyki. Co ciekawe, to nie tylko, tak jak nam się to często kojarzy, na lekcjach informatyki, ale również na lekcjach przyrody, historii, fizyki, czy nawet muzyki, czy przedmiotów humanistycznych. Jedna z 13 ścieżek przedmiotowych, takich, które szkoły mają do wyboru,
jest przeznaczona też dla dzieci ze szkół specjalnych i klas integracyjnych. Opracowana właśnie przez nauczycielkę roku Zytę Czechowską i Jolę Majkowską. W czasie zajęć w superkoderach dzieci konstruują roboty, tworzą stacje pogodowe, tworzą swoje pierwsze strony internetowe czy komponują muzykę w oparciu o kod. Przede wszystkim rozwijają swoją kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, pracy w grupie również, czyli takie umiejętności, które na pewno przydadzą im się zarówno w nauce, jak i kiedyś w przyszłości w pracy. Co ważne, to zarówno w tym programie, jak i naszych innych inicjatywach, nauczyciele prowadzący zajęcia nie muszą być specjalistami, ekspertami od nowych technologii. Fundacja zapewnia im profesjonalne szkolenia. Te szkoły, które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie, otrzymują od nas dotacje na zakup multimediów, sprzętów, robotów. To nie wszystkie programy, prawda? Prowadzimy również od wielu lat program Mega Misja, który jest skierowany do dzieci z klas 1-3. Zajęcia są prowadzone przez wychowawców świetlic szkolnych, bądź też nauczycieli klas 1-3. To jest taki wiek, kiedy dzieci wchodzą bardziej w świat nowych technologii. Chcemy, żeby wchodziły w niego bezpiecznie, tak? Czyli to jest program, który z jednej strony pokazuje zasady związane z bezpieczeństwem w sieci, netykietą, mówi o tym, czym jest hejt, jak jego uniknąć, jak się przed nim bronić, ale też pokazuje takie pozytywne aspekty korzystania z technologii. Dzieci tworzą jakieś krótkie filmiki, robią wywiady w szkole, tworzą takie proste animacje, czyli uczą się mądrego, twórczego korzystania z nowych technologii razem ze swoimi nauczycielami, swoimi wychowawcami. Jak epidemia koronawirusa może wpłynąć na takie inicjatywy edukacyjne, które organizujecie? Na pewno ta sytuacja była wyzwaniem również dla nas. Nasze programy zakładają to, że dzieci wykorzystują technologię, uczą się z niej twórczo korzystać, ale też pracują w grupie, wymieniają się ze sobą doświadczeniami, współpracują i z pewnością było to dla nas na początku również wyzwaniem. Postanowiliśmy uruchomić dla dzieci takie poranki z superkoderami, tak żeby były w stanie uczestniczyć w tych zajęciach zdalnie. W ramach FabLabu, który również prowadzimy, uruchomiliśmy taką inicjatywę FabLab w domu, ale też postanowiliśmy aktywnie wesprzeć nauczycieli. Od początku właściwie, od momentu, kiedy zostały zamknięte szkoły, uruchomiliśmy taki cykl webinariów i różnych zajęć wspierających dla nauczycieli, po to, żeby oni się nie czuli sami w tej sytuacji, a więc pokazujemy, nasi eksperci, nauczyciele, tak? Zazwyczaj nauczyciele i edukatorzy pokazują, w jaki sposób wykorzystywać te technologie w pracy zdalnej, jak angażować dzieci, jak być z nimi w kontakcie, ale też jak dbać o ich bezpieczeństwo, no i oczywiście w miarę możliwości o taki balans między tym, co online, a takim życiem offline'owym. Jakie lekcje i wnioski na przyszłość możemy wyciągnąć z tego wydarzenia w kontekście połączenia edukacji i technologii? Wniosków jest wiele, oczywiście w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmujemy. Na pewno ta sytuacja pokazuje to, że ci nauczyciele, którzy dotychczas aktywnie korzystali z technologii podczas swoich zajęć, te szkoły, ci dyrektorzy, którzy byli otwarci na wykorzystywanie technologii w procesie dydaktycznym, no te placówki i ci nauczyciele na pewno radzą sobie w tej chwili lepiej. Był to dla nich szok, ale pewnie trochę mniejszy. Kolejna, myślę, że taka istotna kwestia i to, co widać zresztą i słyszymy też z takiego przekazu mediowego, jak ważne jest to, żeby dzieci miały dostęp do sprzętu, do internetu, żeby ta sytuacja nie była dla nich wykluczająca, tak? Tylko żeby one były w stanie aktywnie uczestniczyć w tym procesie, edukacyjnym. Na pewno też ta sytuacja pokazuje to, jak ważne są relacje, jak jednak ważna jest rola nauczyciela. Tak, że dzieci potrzebują bezpośredniego kontaktu, nawet jeśli on jest w formie zdalnej, ale bardzo potrzebują tej relacji z nauczycielem, ze swoimi rówieśnikami. No i co paradoksalne, tęsknią za szkołą.
Bez wątpienia koronawirus zmienia działanie uczniów, nauczycieli i szerzej systemu edukacji. Jakie skutki może przynieść obecna pandemia w przyszłości? Magdalena Radwan, prezes Fundacji Dobrej Edukacji, socjolożka edukacji oraz współtwórczyni Szkoły Edukacji, pomaga nam spojrzeć na system i zachodzące w nim zmiany z pewnego dystansu. Nie tego społecznego, ale tego, który pozwala zobaczyć, jakie wnioski z obecnej sytuacji możemy wyciągnąć na przyszłość. Czy korzystanie z nowoczesnych technologii to w Polsce, mam na myśli oczywiście czasy przed epidemią koronawirusa, czy to była norma, czy wyjątek? Uważam, że to były raczej wyjątki i to jest w ogóle ciekawe odkrycie, bo jak teraz zawsze dużo pracujemy z nauczycielami, ale teraz dużo rozmawiam z nauczycielami o tym, jak im idzie w czasach epidemii i w czasach tego przymusowego przejścia na nowe technologie, to zdaję sobie sprawę, że w przeciwieństwie do nas, ludzi, którzy pracujemy na co dzień w środowisku mieszanym, to znaczy mieszanym między realem a wirtualem, używamy e-maila, używamy różnych narzędzi elektronicznych, używamy kalendarzy, to nauczyciele w swojej codziennej pracy byli z tego dosyć wyłączeni, w każdym razie w takim administracyjnym sensie, w związku z czym nie mają takich nawyków, z których my sobie nawet nie zdajemy sprawy. To po prostu nie jest naturalne środowisko ich pracy i nie jest to ich wina, tylko po prostu ich praca jest dosyć fizyczna na co dzień, w fizycznej klasie, z fizycznymi uczniami. I bardzo często nauczyciele na przykład nie mają służbowych adresów e-mailowych. Z całym obciążeniem prywatnych adresów e-mailowych, które pamiętamy z lat 90. Nie zawsze one są takie prezentacyjne, jak te, do których dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni. I to po prostu wymaga systematycznego zaadresowania, systematycznego zajęcia się, żeby nauczycielom to środowisko, którym mamy, profesjonalne środowisko internetowe dać. Co pokazało to dystansowanie społeczne, w tym wypadku zamykanie szkół, w kontekście nauczania zdalnego albo korzystania z technologii? Byliśmy przygotowani? To zależy, od której strony patrzymy. Dlatego, że jeżeli myślimy o tym, jak w ogóle dajemy sobie radę jako społeczeństwo w tym przymusowym przejściu na edukację online, to myślę, że to jest bardzo trudne i że gdzieniegdzie sobie dajemy radę lepiej, gdzieniegdzie gorzej, ale generalnie to nie jest historia sukcesu. Chociaż jeżeli patrzymy na nauczycieli i na to, jak oni się rzucili do tej nowej pracy i jak szukają, jak eksperymentują, jak przebiega ta ich krzywa uczenia się, to jest fascynujące, bo to jest ogromny wysiłek, ogromna zmiana i naprawdę w tym sensie serce rośnie jako ćwiczenie uczenia się nauczycieli, to jest bardzo pozytywna rzecz. Natomiast trzeba pamiętać, że tu jest bardzo wiele różnych wymiarów. Po pierwsze jest tak, że gubimy całą masę uczniów i to jest być może w skali społecznej największy problem. To znaczy nauczyciele raportują całą masę uczniów, o których po prostu nic nie wiadomo. Nie wiadomo, co się z nimi stało, nie pojawiają się w żaden sposób online, nie odsyłają żadnych prac i nie słychać od nich w żaden sposób. I ta zgubiona grupa to jest największy problem i największy ból, z którym mamy do czynienia na co dzień. Po drugie, mamy do czynienia z rewolucją opiekuńczą. Teraz sobie przypominamy, jak ważną funkcją jest opiekuńcza funkcja szkoły. Tu formalnie mamy tę granicę dzieci do 8 roku życia, których rodzice otrzymują zasiłek opiekuńczy, ale oczywiście to dotyczy też starszych dzieci i starszych uczniów, które nie zajmują się same sobą. Nie jest tak, że nawet jeżeli są lekcje online w trybie synchronicznym, w czasie rzeczywistym, to one się same odpalają, same te dzieci przed tym komputerem urzędują i potem o wyznaczonej godzinie opuszczają swoje miejsce pracy. I to jest drugi ogromny problem, ta rzeczywistość opiekuńcza. Trzecia rzecz jest taka, że tego nie wiemy tak naprawdę systematycznie, bo oczywiście wszystkie badania, które mamy na temat skuteczności technologii, skuteczności zdalnego uczenia się pochodzą sprzed lockdownu. Nie wiemy, w jakim stopniu te wnioski, które mamy sprzed czasów epidemii, się przekładają na to, co się dzieje dzisiaj, ale wiemy, że technologia jest przyswajalna dla różnych uczniów w różnym stopniu. To znaczy, że nawet jeżeli oferta jest ta sama, to uczniowie o różnych kompetencjach i z różnym wyposażeniem takim społeczno-ekonomiczno-kulturowym korzystają z tego w różnym stopniu. I najlepsze porównanie, jakie mi przychodzi do głowy, to jest porównanie z wakacjami szkolnymi, czyli z takim czasem, kiedy nie ma lekcji. To jest dosyć dobrze zbadana rzecz przez wiele lat i mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które po angielsku się nazywa summer learning loss, czyli utratą kompetencji, utratą różnych rzeczy, których uczniowie się nauczyli w trakcie wakacji. Tylko z tego powodu, że nie ma szkoły, nie ma utrwalania. I myślimy, badacze edukacyjni myślą, że to samo się dzieje w czasach lockdownu. I co więcej, nawet jeżeli nam się wydaje, że różne rzeczy się dzieją,
to one są dostępne dla tych uczniów w różnym stopniu, albo są w ogóle niedostępne, bo na przykład fizyczne są z tym kłopoty w rodzaju nie ma komputera, nie ma internetu, nie ma miejsca w domu, w którym można się skupić na swojej pracy, ale też po prostu tak naprawdę wydaje nam się, że ten uczeń był obecny na tej lekcji online, a on w tym czasie cały czas bawił się w grę w jednorożce na Messengerze albo czatował z kolegą, co jest zupełnie niewidoczne dla kogokolwiek, albo po prostu nie rozumiał i bał się powiedzieć. Są dziesiątki różnych powodów, dla których coś tu mogło pójść nie tak. Także sytuacja jest bardzo wielowymiarowa. Mamy się z czego cieszyć, to znaczy mamy ostrożne, drobne radości, ale mamy też naprawdę dużo powodów, żeby się martwić. Zakładam, że obecna zdalna edukacja nie utrzyma się po pandemii. Zresztą już chyba nawet uczniowie tęsknią za realnymi lekcjami i obecnością w szkole. Jakie mogą być skutki korzystania z takiego zdalnego nauczania przez kilka tygodni? Te dobre i te złe skutki? Po pierwsze, to jest pytanie kuszące, ale jednak niebezpieczne, dlatego że nikt nie wie. Także wszystko, co mówię, jest tu obarczone bardzo dużym marginesem błędu i to jest trochę pytanie o prorokowanie, czego, jak wiadomo, rozsądni ludzie nie robią, ale ulegnę tej pokusie i pokuszę się o to, żeby tutaj przewidywać, co będzie. Ja myślę, że znowu są szanse i zagrożenia, tak? Jeżeli chodzi o szanse, to te narzędzia, które zyskamy, które nauczyciele zyskają w tym okresie, dadzą nam bazę do tego, żeby myśleć o tym, jak ich rozsądniej używać. To znaczy, jeżeli opanujemy już, jak się zalogować, jak zorganizować podstawową lekcję, jak zadać proste zadania, generalnie podniesie się takie nasze proste zaznajomienie z technologią, to łatwiej jest nam myśleć o tym, jak budować złożone umiejętności uczniów w oparciu o te narzędzia. Więc to nas przesuwa rzeczywiście w cyfryzacji edukacji trochę. I to jest pewna korzyść, taka, którą można porównać z osłuchiwaniem się trochę w obcym języku, ale mamy też do czynienia z poważnymi zagrożeniami i myślę, że przede wszystkim będziemy mieli do czynienia z bardzo niewyrównanym poziomem uczniów i że będziemy musieli przejść, co samo w sobie jest zyskiem, na znacznie bardziej indywidualne podejście do każdego ucznia, żeby zobaczyć, gdzie on jest po tym najdłuższym czasie epidemii, kiedykolwiek to będzie, czego potrzebuje, gdzie ma braki, czym te braki tak naprawdę są i co z nimi robić. To jest odpowiedź taka tradycyjna, natomiast trzeba powiedzieć, że największym być może zyskiem z epidemii jest taka soczewka, którą ona daje do patrzenia na edukację w takim horyzoncie przyszłości edukacji w ogóle. I że jeżeli coś się naprawdę dobrze udaje temu przyspieszonemu przejściu na online w edukacji, to obnażenie wad, obnażenie problemów, ponieważ jest tak, że jak się przejdzie do internetu, to różne problemy i różne słabości widać jak w soczewce właśnie. I to dotyczy i takiego tradycyjnego pruskiego paradygmatu edukacji, w tym sensie pruska szkoła przeniesiona do internetu dalej jest pruską szkołą, jeśli chodzi o sposób rozliczania zadań, wystawiania stopni, ideę przelewania wiedzy z głowy do głowy. I też wykład przeniesiony z klasy na Zooma dalej jest po prostu wykładem z tymi samymi kłopotami skuteczności, to znaczy z tym, że motywacja decyduje o tym, co w ogóle uczeń będzie w stanie z tego wziąć, że uczniowie się będą rozpraszać, tylko że w internecie łatwiej jest im robić co innego. Także przede wszystkim to obnażenie wad to jest ten pierwszy efekt i myślę, że on jest zniuansowany, bo też będziemy mieli do czynienia z tym, o czym pan już mówił, zadając to pytanie, czyli z taką reakcją, z takim reakcjonistycznym podejściem, mianowicie wszyscy będziemy tak dosyć mieli już tego intensywnego życia online, na które nie byliśmy przygotowani, że trochę będziemy skłonni robić krok wstecz, ale też staniemy w takiej sytuacji, w której znacznie szerzej niż do tej pory rodziców, uczniów, samych nauczycieli będzie uwierać taka edukacja, którą dobrze znamy, co nie znaczy, że nie będziemy w niej znajdować dobrych rzeczy czy takich punktów odbicia, bo nie jest tak, że te w edukacji generalnie jest tak, że w ogóle nie wiemy, jak miałaby wyglądać edukacja przyszłości. Jesteśmy dosyć zgodni co do tego, że tak dłużej być nie może, że edukacja, jaką znamy, nie odpowiada na wyzwania współczesności, zwłaszcza na tę niepewność, z którą coraz intensywniej mamy do czynienia, ale jednocześnie nie jest tak, że istnieje powszechnie podzielana odpowiedź na pytanie, co by miało być. W związku z czym to pytanie będzie jeszcze bardziej boleśnie wyczuwalne, a jednocześnie nie jesteśmy dużo bliżej w stronę odpowiedzi,
chociaż pewne szanse tutaj też są. Mianowicie to, co na przykład ma szansę się udać w czasie epidemii, to budowanie relacji paradoksalnie. Dlatego budowanie relacji przede wszystkim między uczniem a nauczycielem. Gorzej jest ze współpracą między uczniami, jeżeli specjalnie o tym nie pomyślimy, bo to jest oczywiście trudniejsze. Ale ja tu widzę taką szansę, że nagle widzimy nauczycieli, którzy się starają, którzy bardzo intensywnie się uczą, którzy odsłaniają swój warsztat. W związku z tym to jest zawsze bardzo uczące, jak ktoś odsłania swój warsztat, swoje uczenie się. I którzy są ludzcy. Widzimy ich tło, widzimy ich małe dzieci, które wbiegają w kadr, widzimy ich mieszkanie w tle. I to jest szansa, żeby to wykorzystać do dalszego budowania relacji między uczniem a nauczycielem. Oczywiście to trzeba robić świadomie. Oczywiście uczniowie mogą próbować, niektórzy uczniowie mogą próbować tego nadużywać, tej przewagi takiej między cyfrowym tubylcem a cyfrowym imigrantem, jak to się mówi w tym języku technologicznym, do tego, żeby po prostu wykorzystać tę swoją nagłą przewagę nad nauczycielem. Ale mimo wszystko ja to widzę jako szansę i jeżeli będziemy świadomie o tym myśleć, to możemy to wykorzystać także na czasy po epidemii. Jeśli widzę jeszcze jakieś zagrożenia, to poza tym zgubieniem uczniów, o którym już trochę mówiłam, widzę problem z deficytem bycia innymi, z innymi i myślę sobie, że to jest taki kłopot zaniku mięśni i tych fizycznych związanych z tym, że po prostu te dzieci, które i ta młodzież, która do tej pory była dosyć ruchliwa, mniej się rusza fizycznie, ale także związanych tak, tych mięśni społecznych, tych mięśni związanych z trenowaniem bycia z innymi. Jednak szkoła to jest przede wszystkim bycie z innymi. To są codzienne interakcje, takie bardziej formalne, ale też takie nieformalne. Rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie swojego bycia z innymi, negocjowanie tego, co zrobimy razem, a czego nie zrobimy, odnajdowanie się w grupie. To są wszystko szanse, których w internecie nie mamy i ten kłopot będziemy widzieć po. Ja myślę sobie o tym, że technologia to są tylko narzędzia i że jeżeli coś wiemy z tych badań, które robiliśmy na temat zdalnego uczenia i na temat uczenia w internecie przed epidemią, to wiemy, że jakość nauczania jest ważniejsza niż to, jak te lekcje się odbywają. I to dotyczy i zestawienia real, virtual i tego, czy te lekcje się odbywają online przez Zooma zgodnie z planem lekcji, czy nauczyciel kręci filmiki, w których coś tłumaczy, czy po prostu konstruuje zadania i przysyła materiały, z których trzeba skorzystać w inny sposób. Wiemy, że w gruncie rzeczy elementy dobrego nauczania są te same i że daje się je zastosować w każdym z tych porządków. I to jest ważniejsze niż technologia. Trudno ostatecznie ocenić, jakie skutki przyniesie tak długa izolacja społeczna i masowe zdalne nauczanie. Jak usłyszeliśmy, zjawisko to może być zarówno szansą na poprawę systemu edukacji, jak i skutkować zagrożeniami. Możemy domniemywać, że nowoczesne technologie szerzej zagoszczą w szkołach i poszczególnych klasach. Mam na myśli nie tylko zdalne nauczanie, ale również interaktywne tablice z prawdziwego zdarzenia. Czy zmiana ta będzie miała charakter instytucjonalny, czy też oddolny i będzie inicjatywą poszczególnych nauczycieli? A może pandemia doprowadzi do zmiany programów nauczania, a sam kontakt z technologią nie będzie ograniczony wyłącznie do lekcji informatyki? To pytania, które przynajmniej na razie pozostają bez odpowiedzi. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.